Nowe technologie towarzyszą nam wszędzie, tworząc naszą codzienność. To też kolejne wyzwania, zwłaszcza w procesie nauczania. Nauka programowania w przedszkolu pomaga stwarzać dzieciom warunki do nabywania umiejętności, które są niezbędne w dalszej edukacji. Samo programowanie to nie tylko pisanie kodu lub rzędu znaków i cyfr. To umiejętność, która rozwija logiczne myślenie, planowanie oraz rozwiązywanie problemów. Zajęcia z Fotonem wykorzystują nowe technologie dostępne w większości placówek. Robot świetnie się sprawdza jako narzędzie dydaktyczne dla każdego nauczyciela. Pomaga w tym, by zajęcia były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim kształtujące. Nauczyciele mogą korzystać z bezpłatnej bazy scenariuszy, gdzie znajdą wiele pomysłów na przeprowadzenie zajęć. Praca z Fotonem jest jak gimnastyka umysłu. Z jednej strony schemat, musimy być bardzo precyzyjni w przekazywaniu informacji, a z drugiej strony szukamy kreatywnych, nowych, innych rozwiązań. Dzięki temu, że dzieciaki przykładają kod symboliczny na działanie, dostrzegają szczegóły, co jest bardzo ważne w przygotowaniu do czytania i pisania. Kodowanie bardzo pobudza wyobraźnię, dzieci muszą być kreatywne, podchodzić do każdego zadania w sposób nowy, na świeżo, szukać różnych rozwiązań, czasami optymalnych, a czasami alternatywnych, co jest bardzo ważne w tym, żeby one przez cały czas pobudzały swoje głowy do myślenia. Fotona można wykorzystać nie tylko podczas edukacji matematycznej, ale również do zajęć językowych, ruchowych, a nawet plastycznych. Angażujemy dzieci do działania, dzięki czemu przyswajają wiedzę naturalnie, łącząc teorię z praktyką. Foton uczy nie tylko na dziś, ale również na lepsze jutro.